No cześć! W dzisiejszym odcinku jesteśmy na załadunku papieru. I teraz nasuwa się pytanie, jak my to wszystko zepniemy teraz? Lato, 32 stopnie, malownicze krajobrazy na trasie i nagle wszystko traci znaczenie, bo Volvi został uszkodzony. Kto i dlaczego to zrobił? Nie mam pojęcia, co się stało. Ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, szybka naprawa, taśmą z rzepem i lecimy dalej. 1400 przed nami, usiądźcie wygodnie i miłego oglądania. Dzień dobry, witamy w świecie Imagination. A w dzisiejszym odcinku nowość, ładujemy papier na paletach. Nie takie typowe role palety, role papieru, z jakimi się kojarzy papier od razu, tylko takie niskie palety. Właśnie czekam na informację, czy mogę to spinać, czy nie. Tutaj mi powiedzieli, że mogę, ale lekko. O papierze, transporcie papieru chodzą legendy. Generalnie cały problem polega na tym, że trzeba by jakoś to spiąć. Górą puścić pas i żeby to spięcie miało sens, trzeba te pasy zacisnąć. I nawet przy tym, jak się da narożnik, a ten papier, który ja ładuję, jest jakiś taki miękki, jak już tylko dotknęłam, to wiadomo, że te kanty się trochę nagną. I to już jest szkoda. Więc właśnie czekam na jakieś potwierdzenie, bo z drugiej strony towar będzie ważyć 20 ton i będę jechać przez Niemcy. Jeżeli mnie zatrzyma BAG do kontroli, to też mogą stwierdzić, że jednak wymagane jest zabezpieczenie towaru. Bezpieczeństwo pierwsze, a później dopiero wszelkie inne kwestie, więc czekam na informacje, które w jakiś sposób mnie pokierują, pozwolą mi podjąć decyzję ostateczną. Ale póki co jeszcze otworzę zestawy załadunku. Trzeba zrobić porządek, bo po rozładunku jeszcze nie było czasu w ogóle, bo się już trzeba było spieszyć tutaj. A w sumie nie ma dużo do robienia. Tak, ja daję zawsze sobie w tą stronę, bo wiem, że mi wtedy się nie wypadnie. O, tak. Ale wiecie co, jedną ręką, jak nagrywam, to mi ciężko. Ale dobra. Szafniemy to jakoś. Teraz tak. Narożnik. Pod delikatny papier. Widzicie? Tą dłuższą stroną, o tak. To damy tam. Tutaj tak trzeba. Jest. Dobra, i czekam na drugą paletę. I spinamy. Już prawie. Gorąco. A to jest fajny przewiew. Wiecie, że to jest 32 stopnie? Lato, ale fajnie. Jestem brudna, to jestem zadowolona. Tylko wie, to brzmi. No i pięknie. Tu mamy wszystko pospinane. Tu oczywiście belki na koniec. Mogę drzwi zamykać. Ładujemy szczepę teraz. Thank you.
Teraz jeszcze jedę tylko po pieczątki. O, ale fajnie, chłodno. Zostawiłam sobie klimę, wiecie? Dobra, ale fajnie. Odjadę sobie, zamknę papiery i gotowe. No dobra, tak to wygląda wagowo. 28 ton całości. To są liście. Miało być więcej. A tak to jest czasami z ceniami, że wpisują mniej, jest więcej. Wpisują więcej, jest mniej. Teraz akurat na moją korzyść. Mniejszy ładunku, mniej paliwa pójdzie. Chodźcie, obczajmy trasę teraz. Którędy to będziemy jechać? Pierwsze się jeszcze muszę umyć, napić. Tak wygląda nasza trasa. Jedziemy, startujemy z okolic Le Mans. Le Mans powinien Wam się kojarzyć z legendarnym 24-godzinnym wyścigiem. Później ruszamy na Paryż, mijamy Luksemburg dołem. Paliwa nie potrzebujemy. I wtedy mamy całe Niemcy do przejechania z zachodu na wschód. I na Pragę i na Brno. Przed Brnem mamy rozładunek. Jedziemy! A mamy kilometrów ile? 1000, powiedzmy 400 km, 16 godzin jazdy. Miałam się przebrać. Mam trening jeszcze za 2 godziny, więc... Chciałabym się wykąpać, niestety się okazało, że oczywiście nie ma tutaj prysznica, więc tylko się umyłam. Tak mniej więcej miałam koszulkę zdjąć, kurczę. No nic, mam... za 1,5 godziny będę musiała stanąć, ponieważ mam trening o 19:00. Więc wtedy tak czy tak się przebiorę i wtedy się gdzieś wykąpię. Może. Dobrze. Jedziemy. Nie ma. No po prostu nie ma wytłumaczenia. Ktoś mi to po złości zrobił. Popatrzcie. Musiał tak szarpnąć. Tutaj, tutaj też widać wyciągnięte. Ani uderzenia, ani ryski, nic. Lampa cała, wszystko. No i dobra. Umyję, zakleję, jedziemy dalej. No dobra, tak to zrobiłam. Nie widać strasznie. Trzymać się trzyma. Może jeździć kolejny rok, co? Ale co się stało, to już nie będę wiedzieć. Sobie popatrzcie, to nie jest możliwe, żeby wziąć, złapać, pociągnąć i oderwać. Już mam mocne ręce. Jest to możliwe. Dobry, dzień drugi. Spałam. Na poboczu właśnie się wykąpałam w zimnym prysznicu, bo tylko taka woda była. Jedziemy. Ale wiecie co? Coś wam pokażę, patrzcie. Mówi się elegancja Francja, ale nie bez powodu. Patrzcie, jak to ładnie wygląda. Francuska kawa. Aż ją zaraz wyleję. W ogóle żadnych napisów praktycznie, tylko tutaj słyszałam delikatny. I tyle. Bardzo mi się podoba ten kubek, jest piękny. Się spałam tak na tyłach. Gracias.
podróżujemy. 7.30. Odklejam się cały czas, ta moja taśma i taśma już ma rok w zasadzie. Ja się tak czuję, że ona nie klei wcale, więc poszłam na stację i kupiłam coś lepszego. Chciałam taśmę taką dwustronną, taką jakby troszeczkę gąbkowatą, żeby fajnie sobie mogła pracować ta część, ale mam taką taśmę na rzep, więc to też pozwala na pracę, że tak powiem, tego materiału. I tu mam nową taśmę czarną. Widzicie, ta się tak... No, zgadza się to, więc... No dobra, spróbujemy coś tam zrobić teraz. Widzicie? Zrobię sobie tak, że skleję sobie tą taśmę. O! Tu jest, się robi wtedy od razu taka przestrzeń. To powinno trzymać mocno. Potnę sobie na kawałki. Powiem wam, że mój multitool, nie wiem, nie wyobrażam sobie życia bez niego. Leatherman kosztował coś 7 stówek, ale naprawdę. Genialne. Mam dużo tej taśmy, ale punktowej. Tak, żeby ta część sobie pracowała. Znaczy tak, żeby to po prostu w wielu miejscach się trzymało. Wtedy można taśmą w górę też tak nie będzie puszczać. Teraz jak się temu porządnie przy tego przyglądałam, to widzę, że ma to sens. Widzicie, to są takie wypustki, gdzie oryginalnie się trzymało. Więc ja sobie na te wypustki poprzyklejam. Ale z tym już gorzej, co? Tutaj też muszę przykleić chyba jakoś. Kurde, ale co to się stało, no? Tu jest jeden rzep, widzicie? A tu... Ciekawe. Tak to wygląda teraz. Widzicie? Będzie jak oryginalne normalnie. Będę jeździć na tym rok. Tak to wygląda, ale jeszcze na sam koniec zamaluję te czarne. Ta część i tak pójdzie do wymiany. Ale to są takie białe krańce taśmy. Więc one się tak rzucają w oczy. Więc zamalujemy je. Wolwi musi wciąż ładnie wyglądać. Jest lekko ranny. W Lwuniu. Ale plasterki będzie mieć na pewno ładnie. Tak? Też. Już tu Wolwuniowi serduszko namaluję. Wolwuniu, naprawimy to, nie martw się. Nie wiem, co się stało. No, mój kochany Wolwuniu ma tu serduszko. Tutaj ma serduszko. O, i dojdzie do serwisu. Zrobimy nowe. No i na znakach już mamy Deutschland, Niemcy. Więc jedziemy tam, do kraju niemieckiego, do Deutschland. Forever young, or am I faking on the tip of my tongue? There's a sarcasm waiting for you. Kraj zakończenia Swansea.
rozpoczęcia. Deutschland. I jedziemy dalej. Okazję w korku, ja sobie lubię zrobić jedzenie. To jest mój dzisiejszy obiadek. Brokuły gotowane na parze i kurczak i słonecznik i sezam i oliwa z oliwek. Witam panią Iwonę. Dzień dobry. Też się na żywo. No. A gdzie tak lewym pasem? Nieładnie, nieładnie. Lanie po dupie się należy. Właśnie, no ale darujemy. Pani darujemy. No bo tu zakazu nie było cały czas jeszcze, popatrz. No nie tak, no właściwie to każdy jedzie jak chce. No, no. Zrobił się korek, patrzę, stoi, a z przodu daleko, daleko, daleko nic, nie? Czyli myślę, patrzę, mój pas idzie na lewo, więc stwierdziłam, że może to do zjazdu na prawo taki jest korek. Okazało się 2 km później, że jest to zwężki. Ale zakazu cały czas jeszcze nie było. Więc skoro nie ma zakazu, chociaż ja oficjalnie generalnie to nie jestem za tym, ale jestem za zamkiem. A żeby zamek sprawnie działał jednak, to wszystkie pasy powinny iść do samego końca. Tak jak jest zamek i potrzebuje ząbków raz z jednej, raz z drugiej strony, żeby się zasuwać, tak samo jednak działa to na drodze. Żeby te pasy, żeby ten ruch upłynniał się jak najlepiej, no to powinno iść cały czas do końca wszystko, więc skoro nie ma zakazu, to idę. Ale wiecie co, brokuł posypany sezamem jest kurczak, to jest tylko zwykły pokrojony kurczak i podsmażony, bez soli, bez pieprzu, nic, bo ja tak lubię. No niestety ja lubię, dla kogoś to może być jałowe jedzenie, a ja lubię czyste jedzenie, czyli takie. I zawsze kładę na podłodze. Z tego względu, że jak mam jakieś rzeczy tutaj leżące na pulpicie, które są szklane, no załóżmy, to mam takiego schiza, żeby się coś zdarzyło, że nagle będę musiała hamować awaryjnie, albo nagle ktoś mi przywali w tyłek, to że mi to pójdzie w ten, w szybę i mi szybę stłucze. Jak ktoś przywali w dupę, to już tyle po mnie, nie? Ale że sama będę miała jakieś awaryjne hamowanie. Wtedy mi to pójdzie na szybę i szyba się stłucze. Cały czas nie ma zakazu wyprzedzania, kurde, no. Już dobra, już tutaj wiadę. Po trzecie, kawa
i może ewentualnie jakieś tam mleko do tego. Więc tak sobie myślę, że ja uwielbiam mrożoną kawę. W ogóle nie wiem, czy pamiętacie, jak byłam w Grecji na samym początku, moje urodziny Grecja. I tam non stop wszędzie pili kawę mrożoną. W plastikowych kubkach to było niedobre, ale mrożona kawa, takie wiecie, espresso podwójne, wlane do kostek lodu. Oho, Jezu, jak ja o tym marzę. Wiecie, jak ja o tym marzę. Od jakiegoś miesiąca i nigdzie nie mogę takiego czegoś dostać. I już doszłam do wniosku, że trochę sobie znowu zmienię system żywienia w trasie. Mianowicie, i dobrze, że nie wywaliłam, jak to jest dobrze, że nie wywalać, bo już miałam wywalać, bo mnie to wkurzało. Bo Volvo w swojej lodówce ma taki przedziałek, który można przesuwać, taką ścianę, która dzieli lodówkę na lodówkę i na zamrażarkę. Ale ja to wyjęłam, bo ja żadnych mrożonych rzeczy nie ustawiam. Ale ostatnio jestem cały czas tak non-stop gdzieś poza domem. Nawet jak sobie robię wolne, to po to, żeby jechać na jakieś eventy, wziąć udział w jakichś kampaniach, czy generalnie to po prostu ja w domu już nie pamiętam, kiedy byłam. Ja albo w Volvie, albo w hotelach i w pracy. Więc generalnie już doszło do tego, że ja z domu już nic nie biorę gotowego, bo wcześniej sobie jeszcze robiłam tego swojego kurczaka po indyjsku i pakowałam sobie w hermetycznie, także miałam od razu jedną porcję na jeden obiad, a teraz już kompletnie nie mam jak. I już tak uprościłam swoje jedzenie, że ja biorę tylko albo kurczaka, albo indyka właśnie, kroję na kostkę, albo najlepiej to kupuję od razu pokrojone i sobie podsmażam i to mam na jakieś tam 2 czy 3 dni, w zależności od tego, jaką dużą porcję kupię. Ale wiecie, jak jest w trasie. Nigdzie się nie da pójść na zakupy, praktycznie pojechać ciężarówką. Jakbym jeszcze miała konia plus naczepę, to bym sobie przynajmniej odbiła konia, czyli ciężarówkę. I bym sobie koniem pojechała i żadnego problemu, ale tutaj dalej solówką jechać, to dalej pod sklepami jest zakaz 7,5 ton, to dalej bym nic z tego, nie? Więc na zakupy nie mam możliwości pojechać w trasę. Więc generalnie już doszłam do wniosku, że tak to będę robić, że wezmę tą przygrodę z powrotem, włożę do lodówki, będę sobie brała ze sobą w trasę, jak będę wiedziała, że jadę na dłużej, kurczaka i to od rodziców w ogóle najlepiej. O, właśnie, od rodziców będę sobie brała, bo oni mają takie swoje mięso, więc takie jest najzdrowsze. I będę sobie je mrozić i systematycznie wyciągać, jak będę potrzebować. Będę sobie kupować te serki, bo ostatnio mi generalnie świetnie się czułam, jak właśnie brałam sobie na śniadanie taki serek wiejski, do tego dodawałam ziarna, 2 łyżki różnych ziaren, do tego dawałam jeszcze oliwę z oliwek, tak łyżka albo 2 i to po prostu dla mnie było idealne. Później jadłam sobie takiego na przykład kurczaka albo z brokułami, ale generalnie z jakimiś warzywami, ewentualnie z jakąś fasolą czerwoną, więc dieta typowo białkowo-tłuszczowa. I później na wieczór sobie jadłam taki deserek, ale wysokoproteinowy, czekoladowy. I powiem wam, że jadłam tak przez kilka dni i po prostu czułam się genialnie. Miałam cały czas ładny, płaski brzuch i doszłam do wniosku, że to jest to. Więc jeżeli mi pasuje i dobrze się czuję, no to ja mogę jeść to samo praktycznie przez cały miesiąc. A tak czy tak to wtedy wychodzi na deficycie kalorycznym, więc jak potrzebuję, to sobie zawsze mogę coś dołożyć, zjeść. Na przykład jak mam ochotę na przykład zjeść owsiankę czy coś, więc wszystko spoko dalej. Ale żeby te produkty mieć ze sobą, to muszę mieć właśnie ten przedziałek do zamrażarki, który wywaliłam, on jest w domu, jest u rodziców, pewnie jest, no. Chyba u rodziców jest, tak, żebym właśnie mogła mieć te rzeczy, żeby mogła mieć mięso ze sobą. No, i chodzi o to, że chciałam wam powiedzieć, że wtedy będę mogła też mieć kostki lodu, ale przynajmniej sobie pomyślę. Będę mogła mieć kostki lodu i wtedy będę mogła sobie robić kawę mrożoną i wtedy będę sobie wkładać do swojego kubka termicznego i będę miała kawę mrożoną na bieżąco. Dobrze, że sobie spaliłam swój ekspres do kawy. No nic, będę musiała zamówić nowy. Już więcej nie będę dawać do 24, tylko do 12. I wtedy to będzie dobre, taki ekspres. I będzie cudowne. Korki się trochę zajęły. Aż mi się kichnęło. Startujemy o 3:00, więc idę w końcu spać.